Najlepsze kluski świata. Oczywiście śląskie z dziurką. Przygotowania zacznę od obrania ziemniaków. Mam tutaj ziemniaki odmiany Denar. Są to ziemniaki uniwersalne. Takie udało mi się akurat kupić. No idealnie byłoby, gdyby to były ziemniaki odmiany C, czyli na kluski, ale myślę, że z Denara kluski śląskie również bardzo dobrze wyjdą. Już zresztą kiedyś właśnie wykorzystywałem niejednokrotnie tę odmianę popularną na to, żeby zrobić kluski takie czy inne, więc zaczynam od tego, że ziemniaki obieram, natomiast nie podaję ilości, gdyż no, tak naprawdę możecie wykorzystać każdą ilość, gdyż tutaj pozostałe składniki, a więc będzie to tylko tak naprawdę mąka ziemniaczana, dobieramy pod względem proporcji, także nieważne ile ziemniaków obierzecie, potem liczy się proporcja. Już za chwilę pokażę Wam, jak to najsprytniej zrobić. Ziemniaki mam już obrane, zużyłem tak mniej więcej 3/4 paczki, czyli około 2 kg ziemniaków tutaj właśnie w moim garnku się znalazło. Te większe przekroję na mniejsze kawałki. Te najbardziej malutkie zostawię w całości, a taki średniak wystarczy na pół, ten też. I cóż teraz? No teraz te ziemniaki po prostu muszę ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Także sól do wody. Samej wody jest tyle, żeby ziemniaki tylko leciutko ponad nią wystawały. Pokrywka, no i około 20-25 minut, aż ziemniaki zupełnie się ugotują. Wybaczcie bałagan, ja działam tutaj dzisiaj też z modro kapustą, więc jakieś pozostałości jeszcze po szatkowaniu tutaj zostały, ale właśnie w tym momencie doszły ziemniaki, także za chwilkę posprzątam. Ziemniaki są ugotowane, odcedzone, no i teraz warunek konieczny, one muszą całkowicie w tym momencie wystygnąć. Ziemniaki całkowicie już ostygły, ja sobie tutaj troszkę pomogłem, wystawiając garnek na balkon, gdzie dzisiaj jest około 8 stopni, także udało się stygnięcie nieco przyspieszyć. No i teraz w ruch pójdzie ta machina, czyli praska do ziemniaków. Oczywiście ziemniaki na kluski możecie również utłuc bardzo dokładnie przy pomocy tłuczka, ale nigdy to nie będzie zrobione tak porządnie, jak właśnie przez praskę, czyli w przypadku ziemniaków tłuczonych. No trzeba się liczyć z tym, że jakieś grudki ziemniaczane w kluskach pozostaną. Jeśli ma być zrobione idealnie, no to właśnie w taki sposób. Całe te ugotowane ziemniaki jeden po drugim wrzucam do praski, no i przeciskam. Sprawdzę teraz dokładnie, czy tutaj jakiś... O, proszę, jeszcze jeden. Myślę, że się uratuje, ale nie. Ty także już teraz trafiasz tutaj do machiny i zostajesz zamieniony na ziemniaczaną masę. Tak jest. No i co? Jeszcze raz sprawdzenie. I tutaj rzeczywiście już w tym momencie mamy tylko i wyłącznie ugniecione ziemniaki. Cóż teraz zrobię? Teraz właśnie ta sztuczka, która dużo ułatwia, czyli mniej więcej rozkładam całą tę masę równo na dnie garnka. Robię tutaj krzyż i wyciągam czwartą część na bok. Natomiast w to puste miejsce wsypię teraz mąkę ziemniaczaną i to z taką lekką górką. Dokładnie tak, tyle, jeszcze troszkę. O. Coś takiego, czyli cała ta pusta przestrzeń została wypełniona i też powstała taka lekka góreczka. Teraz to ze sobą wymieszam. Trzeba to robić na początku delikatnie, żeby mąka nie zaczęła wszędzie wokół fruwać. Kiedyś do klusek śląskich dodawałem także jajko albo żółtko. Natomiast teraz robię je w taki najprostszy możliwy sposób. A to dlatego, że żółtko jakby albo całe nawet jajko nieszczególnie tutaj wpływało na teksturę kluski, a tym bardziej na jej smak. Natomiast dostarczało sporo wilgoci do samego ciasta, powodując, że trzeba było użyć jeszcze czasami więcej mąki, bo kluski nie chciały się fajnie lepić. Więc moim zdaniem wystarczą tylko te dwa główne składniki, a więc ziemniaki, no i mąka. Teraz przy pomocy łyżki to staram się ze sobą dokładnie połączyć.
a już za momencik przełożę to na blat i bardzo krótko wyrobię. Ciasto ziemniaczane nie lubi ani długiego wyrabiania, ani nie lubi, gdy jest odstawione, także krótkie wyrabianie i od razu formowanie klusek. Wygląda na to, że ziemniaki, które kupiłem i użyłem do przygotowania tych klusek, są bardzo dobre, bo już teraz widzę, że ciasto bardzo fajnie się zagniata. Zrobię sobie teraz tutaj dużo wolnego miejsca. Wykładam je na blat. Dokładnie tak. Fajnie wypadło z garnka. No i teraz bardzo krótkie, o takie właśnie zagniatanie, po to, żeby jeszcze lepiej połączyć ziemniaki z mąką. To naprawdę musi być intensywne i króciutkie. Raz, dwa, trzy, cztery. Właściwie ciasto na kluski w tym momencie mam już gotowe. Wyszło go tyle, czyli klusek będzie całkiem sporo. No to co, zabieram się za formowanie kluseczek. Tutaj wysypię sobie troszkę mąki ziemniaczanej, czyli dokładnie tej samej, której użyłem do przygotowania klusek. No i mamy tutaj placyk, na którym będą lądowały już kluseczki uformowane. Otrzepuję ręce z mąki, bo w zasadzie nie powinno jej być na dłoniach, jeżeli ciasto jest dobre. No i odrywam kawałeczek. Od razu formuję kuleczkę w taki sposób, nic trudnego, banalne. No i zobaczcie, jakie super ciasto z tego wyszło. W ogóle się nie klei i bardzo dobrze formuje. Kluseczkę teraz na dłoni jeszcze na środku robię dziurkę. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kluski śląskie. Ta dziureczka ma nie tylko nadać kluskom charakterystycznego wyglądu właśnie dla klusek regionalnych śląskich, ale również ma zadanie strategiczne, czyli zgromadzić w sobie dużo smakowitego sosu, na przykład spod rolady. Pierwsza kluska gotowa. Dokładnie to samo robię z pozostałym ciastem. Formuję kluseczkę w dłoni. Kolejna piękna, okrągła kluska się udała. Dziureczka. No i odkładam. Zobaczymy, ile z tej ilości ziemniaków wyjdzie mi klusek. Ja formuję kluski w rozmiarze mniej więcej średnim. To zależy oczywiście od osoby, która je przyrządza. Czasami trafiają się takie zupełnie malutkie, czasami wielgaśne. Moim zdaniem takie średniaki są zdecydowanie najlepsze i najbardziej zarazem tradycyjne. Idzie mi to bardzo sprawnie, bo ciasto super się formuje. Robienie klusek to jest niezwykle relaksujące zajęcie. Woda jest zagotowana, wsypuję tutaj trochę soli. Wrzucam kluseczki partiami, mniej więcej na 2-3 razy, raczej na 3. One muszą się gotować do wypłynięcia w pierwszym etapie, a potem po wypłynięciu jeszcze przez około 3 minutki. Oczywiście kluski śląskie najlepiej jest gotować bezpośrednio przed podaniem. One wtedy są zdecydowanie najpyszniejsze. Jeszcze jedna, no i czekamy, aż one wypłyną. No i to jest właśnie ten moment. Kluseczki same odrywają się od dna i wypływają na powierzchnię. Skąd one wiedzą, że to już jest właśnie połowa procesu gotowania? Tego nie wiem, magia w kuchni. Malutki tip do gotującej się wody. Można wlać o mniej więcej łyżkę oleju. Wymieszam to teraz delikatnie. Ten olej zapobiegnie temu, że kluski będą się jakoś bardzo lepić do siebie. Ja przygotowałem tutaj miskę. U mnie kluski najpierw wylądują w misce, a po kilku minutach dopiero na stole. Także ta odrobina oleju sprawi, że potem będą się fajnie wyciągać. Minęły 2-3 minutki, no i kluski są gotowe do tego, żeby je wyłowić. Oczywiście wyławiam w taki sposób, że przewracam ją najpierw, aby dziurka była od spodu, aby wyleciała z niej woda. No i po kolei każdą z nich przekładam do miseczki. Zobaczcie, jak one wyszły. Kluski jak marzenie. Spójrzcie tylko, jaki to jest rozkoszny widok. Piękne, kształtne, jak widać, jędrne kluseczki. Kolejna partia ląduje we wrzątku. Na Śląsku każdy ci to powie, że tak właśnie wygląda szczęście. Za chwilkę pokażę wam, jak te kluski prezentują się już jako element całego obiadu z modrą kapustą oraz roladą. No ale skoro film jest tylko o kluskach, no to skupmy się póki co wyłącznie na nich.
wziąłem jedną na talerzyk. No i zobaczcie, w środku ona jest mięciutka, w środku dobrze ugotowana. Nie jest, jest gumowata oczywiście, taka musi być. To jest cały urok kluski śląskiej, ale jest taka, że jednocześnie zachowała miękkość. No i muszę wam powiedzieć, że konsystencja jest idealna. Ale te kluski śląskie dzisiaj mi dobrze wyszły. Zajrzyjcie do opisu do tego filmu. Tam znajdziecie listę składników, choć ona jest dzisiaj chyba najkrótsza ze wszystkich moich przepisów. No i zróbcie sobie tradycyjne kluski śląskie, bo to jest coś, co można jeść na okrągło.